Siema, siema, z tej strony Adix z Big Bad Dice. Dzisiaj wam pokażę, w jaki sposób można łapać konie w Black Desert Online, co jest całkiem fajną odskocznią od ratowania świata i obcowania z tym naszym dziwnym czarnym duchem, a także fajnym źródłem dodatkowych pieniędzy. Oraz daje całkiem niezłą frajdę. Pierwsze, co musicie zrobić, to przygotować odpowiednią zachętę, czyli Lump of Sugar. Żeby to zrobić, potrzebujecie raw sugar oraz mineral water, czyli woda i cukier. To wszystko mieszacie za pomocą heating, klikając prawym przyciskiem na sugar i wybierając start profit. Tak, i w ten sposób na każde 10 jednostek cukru oraz jedną jednostkę wody możecie zrobić jeden taki lump of sugar, tak? Lump of raw sugar, właściwie raw sugar. Bez tego może być ciężko. Teoretycznie jeszcze może marchewka zadziałać, ale cukier jednak... koniki lubią bardziej cukier, te dziki, tak? Więc tutaj zdecydowanie polecam to zrobić, zwłaszcza, że recepta jest dosyć prosta. Kolejne, co potrzebujecie, to jest lina, którą kupicie u każdego... u każdego sprzedawcy koni, tak? W shopie. Jest to capturing rope, ona jest troszkę droższa, tak? I zawsze weźcie ich trochę więcej, ponieważ, jak później zobaczycie, łapanie wcale nie jest takie proste. A co do cukru i wody, to z tego co widzieliście, to można jego kupić u każdego praktycznie kucharza w dużym mieście, tak? Więc to jest produkt bardzo łatwo dostępny. Teraz to co potrzebujecie, to znaleźć konia. I tutaj zaczynają się schody. Mają one ściśle określone lokacje, gdzie się pojawiają. Ja wrzucę jedną mapkę z lokacjami do opisu odcinka. Tutaj gdzie ja idę, to jest miejsce, w którym najczęściej znajduję konie. Jednak teraz, cóż, miałem pecha i trochę to potrwało, zanim znalazłem. Koń się rozpiął co około 2 godziny. Jeżeli ktoś wam go zabije, zabić konia nie można, tak samo jak zabić psa. Jeżeli ktoś wam konia zabierze, albo po prostu złapie go wcześniej, to no cóż, musicie czekać, tak? Musicie czekać albo jechać do kolejnego spota. Tych spotów w pobliżu jednego z pierwszych miast, tak, jest sporo, w pobliżu Helden. Więc możecie sobie tutaj pojeździć, tak? Tutaj jak teraz widzicie, ja teraz robię taką rundkę wokół takich pewnych spotów. Akurat na tych polach nie, tylko że tutaj się zabłąkałem lekko. I cóż, no tutaj będę miał pecha i akurat nie pojawi się żaden z nich, żaden z tych koni, więc cóż, możecie też próbować się przelogować na inny serwer, co czasami pomaga. Ja tak nie zauważyłem takiej dużej prawidłowości. Raczej traktujcie łapanie koni, jeżeli nie szukacie akurat jakichś naprawdę poważnych zwierzaków, to raczej jako skocznie od poważniejszych rzeczy. Tutaj jest drugi spot, gdzie w pobliżu Heden możemy znaleźć konia. No, też mam peszek. I kolejnym spot jest tam na dole. Tutaj niestety peszek i tam także go nie ma. Ja tutaj jeszcze zrobiłem parę rundek, ale koń się nie pojawił i poszliśmy w ogóle w innym kierunku, więc teraz zrobimy krótki przeskok. Jak widzicie, nie odjechaliśmy zbyt daleko. Zaraz tutaj otworzę mapę i znajdziemy konia. Tutaj na dole dosłownie. Po lewej stronie, widzicie, jest takie polanko na mapie, tutaj zjeżdżamy w dół, ewentualnie od drugiej strony możemy podjechać. Akurat tutaj znalazłem konia, tutaj jest koniec pod dzisiaj raz. I niestety tutaj zwyczaj koń, mam albo pecha, albo po prostu to jest takie miejsce, tak, jak tutaj widzicie. Koń, które tutaj łapie, mają niskie tiery i niskie levele, więc są tak słabo warte. I teraz zaczynamy łapankę, tak, bierzemy capturing rope do ręki, nie możemy podchodzić za blisko do konia. I bo zacznie uciekać, tak? I kiedy pojawi się czerwony taki znaczek na nim, klikamy lewy przycisk. Potem przy odpowiednim momencie przyznać pierwszą spację, gdzie będzie przedziałka, a potem następuje mini gra, gdzie powoli się będziemy zbliżać do konia. No to niestety miałem dziwnego buga, albo ewentualnie za bardzo szybko wciskałem spację i dwa razy pod rząd była sekwencja, gdzie musiałem wygrać mini grę, polegającą na bardzo szybkim wciskaniu spacji, po prostu gdzie walczymy z koniem, próbując go schwytać. Więc ja tutaj robię kolejne podejście, które także nie wyjdzie, bo jak widzicie, koń zaczął uciekać, a ja w tym momencie rzuciłem linę, co także sprawi, że nie uda wam się go złapać. Więc musicie tutaj być pewni, że koń nie będzie uciekać, będzie stać w miejscu.
Robię trzecie podejście. I teraz drobny lifehack, tak? Żeby nie mieć takiego błędu, jak ja mam. Po pierwsze, kiedy koń staje dęba, to nie rzucacie od razu liny, macie jeszcze 2-3 sekundy, żeby podejść bliżej jeszcze troszkę, tak? Im bliżej podejdziecie, tym mniejsze szanse, że będziecie mieli dwa razy... będziecie musieli dwa razy... dwa razy grać tą minigrę ze spacją, tak? Ciskaniem agresywnej spacji. Drugi hack, który bardzo wam ułatwi życie, to odliczanie, które będzie tam chyba było 16 sekund czy coś takiego. Odliczanie, kiedy już uda nam się złapać tego konia i będzie teraz, jak teraz widzicie, będzie odliczanie zaraz. I w momencie zero, kiedy już będzie zero na liczniku, przestajecie wszystkie spacje, tak? W ten sposób jest mniejsza szansa, że będziecie mieli takie baga jak ja. To my pewnie zostanie naprawione niedługo. Jednak jeżeli oglądacie ten materiał teraz, jest wam... jest... O, widzieliście? Tak jak teraz. Puściłem przy zerze, podchodzę do konia, wciskam F5 i daję Lamp of Sugar. Sprawa jest tego typu, że jeżeli damy jedną lampkę, że tak się wyrażę, może być tak, że koń będzie dalej wkurzony na nas i nie będzie chciał, żebyśmy na nim usiedli. Więc w tym przypadku ja daję zazwyczaj dwie lampki, zwłaszcza, że są tanie, tak? To nie jest duży koszt. W zależności od treningu będzie nam łatwiej albo trudniej, tak? Ja mam akurat tutaj Apertin jest 6 poziom, więc tak dosyć wcześnie. Jest jedna z moich nowych postaci, więc tutaj niestety bez szału. Teraz jedyne co musimy zrobić, to konia odprowadzić do stajni w każdym dużym mieście. Tak więc tutaj następuje powrót. Jak widzicie, mam też dziwną sytuację z kupcem koni, który się po prostu nie pojawił. Prawdopodobnie spały. No, kiedy zszedłem z konia, ten się akurat pojawił, spadł z nieba. Teraz zostało tak naprawdę zrobić tylko jedną rzecz, czyli zarejestrować naszego wspaniałego konika. Kiedy już przejdziemy do stajni, tak jak mówiłem, w każdym dużym mieście, klikamy na rejestrację, pojawi się na dole, w dolnym rogu informacja Captured Horse. Nazywamy go, tutaj mamy, pozdrawiamy widzów, tak, i wtedy wiemy, jaką rangę ma nasz konik. Pozdrawiamy widzów, ma tylko drugi poziom i T1, więc to jest bardzo, 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 bardzo słaby koń. I jedyne co tutaj mogę z nim zrobić, to sprzedać, bo szkoda na jego miejsca. Nawet jego cena będzie, jest po prostu znikoma i no cóż, ten koń się nie nadaje do niczego tak naprawdę, tak? Z tych początkowych miejsc wokół Heden udało mi się znaleźć najlepszego konia na poziomie T5, tak? Żeby mieć T6, T7, T8 musicie bawić się w breeding. Ale to jest temat na inny odcinek. Dziękuję, że oglądaliście. Koniecznie subskrybujcie kanał, zostawcie też łapkę w górę i komentarz, jeżeli macie jakieś pytania. To do następnego. Cześć!